Czy jest w Polsce miejscowość, która idealnie pokazuje, jacy jesteśmy? Jest. Nazywa się Mała Polonia. Tam swoje życie wiedzie 3800 niezwykłych mieszkańców, a spoglądając z dowolnego miejsca w Małej Polonii na horyzont, można zobaczyć odbicie naszego kraju. Dobra. No. Dobra, Zębu, wsiadaj. Buźka, to jest to? To jest to. A co to jest? Taran. Taran? Każaj załatwić taran do drzwi. A nie miałeś czegoś bardziej dyskretnego? Buźka, to nie jest problem. To jest problem. Co? Za chwilę popełnisz wykroczenie. Zamierzasz jechać jednośladem po drodze krajowej bez kasku, Buźka. Dobra. Bez kasku. Dobra, to wiesz kim ja jestem królem bandytyzmu. Nie będę w kasku jeździł. Wsiadaj, no. To się kiedyś źle skończy. Dobra, wsiadaj, nie zagaduj. Dobra. Ty! Otwarte! Ja pierdzielę! Otwarte! Stary! To przepłaciliśmy za taran! Ileś za niego dał? 200 zł! Ja pierdzielę! 200 zł! Ty! Tam są jeszcze jedne drzwi! Pancerne! Wchodzimy oknem! Oknem, tak! No! Ale jak oknem? Jak ja zamówiłem taran do drzwi, tylko do drzwi! Zamówiłeś taran do drzwi, tylko do drzwi? Tak! Za 200 zł! Nie było mowy o oknie! A dobra, co mi mieszasz mi w głowie? Tomek jest najbardziej utytułowanym sportowcem w miasteczku. Dokładniej e-sportowcem. Sukces osiągnął dzięki temu, że codziennie oddaje się swojej pasji. Tomek, wyjdź, pogramy w piłkę. Nie mogę! No ale wyjdź! Ładna pogoda jest! Nie mogę! No weź, chodź! Nie mogę chodzić! Budzi się. Tak? Zębu, tak. Udało się? Ale napad czy operacja? To i to. A to, co ostatnio pamiętasz? 200 zł za taran. Nie zwróciło się. Nie wiem, czy się pozbieram. Lekarz też mówi, że nie wie, czy się pozbierasz. Zębu, chyba coś jest nie tak. Nie czuję nóg. Będę mógł chodzić? Będziesz mógł chodzić. Po spacerniaku. Na stołówkę. Nawet pod prysznic. Chociaż powiem ci, siedzę trzeci miesiąc, to no nie polecam. Nic przyjemnego. Ale są plusy.
Buźka, jesteśmy sławni. Co ty mówisz? Po tej akcji wszyscy nas znają. W telewizji nas pokazują, w internecie, wszędzie. Siostro, mogę telefon na chwilę? Dziękuję. Czekaj. Właśnie. Zobacz. Zemu, mam podłożoną kaczkę. Nie. Siostro! W restauracji Kura i Przyjaciele jest doskonałe jedzenie i świetna akustyka. To miejsce spotkań lokalnych elit, gdzie podejmuje się decyzje na najwyższych szczeblach władzy. Panie burmistrzu, żeby przepchnąć tą ustawę, potrzebujemy mieć większość. Już mamy. No ale jest radny Jarosław Gawin. O, tego, nieporozumienia. No. No i on niby jest nasz, no ale gada też z nimi. Słuchaj, mam pewien plan. Powiem szczerze, że jest to plan ambitny, odważny, ale moim zdaniem przy odrobinie szczęścia może się udać. Jareczku! Tak? No co tak będziesz przy tym piwku siedział? Nie napiłbyś się wódeczki? A pewnie, żebym się napił. Chodź, Buźka. To jest tutaj. Ale żeś wybrał miejsce, chodź ze mną. Najlepsze miejsce, Buźka. Wszystko dobrze obliczyłem i według moich obliczeń jesteśmy właśnie... tu. Ale jesteś pewien, że to tu? No tak, to jest tu. Bezpośrednio nad nami znajduje się sejf. Ale co to jest taki zaciek? To jest ten... stare budownictwo pewnie, to cieknie. Dobra, ale następnym razem to znalazłbyś wyższy tunel, żebym mógł się wyprostować, no. Możesz zdjąć kask, to się zmieścisz. O co to nie? No właśnie. Dobra, bierz młot i kujemy. No a co, nie pomożesz mi? Nie, no zwariowaj, no pewnie, że ci pomogę, no. Czemu masz kolegów? No. Dobra. Kuj. Matko Boska, co to jest za towar? Przecież ja miałem chomika! Co to jest? Kelner! Tak, słucham uprzejmie. No przepraszam bardzo, ale co to jest? Ojej, no kabel pan przeciął, ale to ja panu wymienię. Może być problem z tym zeznaniem majątkowym. Nie, jaki problem? Nie, tam jest wszystko dobrze. Nie. O tą budowę chodzi, ale to nie, bo ja mam wszystkie pozwolenia. Sam sobie je napisałem, no to nawet raz mnie odrzucili. Nie, chodzi o działkę. No to jest działka, którą kupiłem od byłego księdza, no ale no co ja zrobię, że wartość nagle podskoczyła o 1000%? Przecież jest ekonomia, ludzie wiedzą, że ja tego kompletnie nie ogarniam. To... Dobrze, ale jest nowy ksiądz i chce działkę. A to ja nie oddam. Nie, ja nie oddam. Nie, ale on nie chce działki, tylko chce działkę od działki. To trzeba mu dać, po problemie jest. Nie, mam lepszy pomysł. No. Bardzo dobrze by pan zrobił, jakby pan przepisał wszystko na żonę. No nie mogę przepisać na żonę, bo przecież zostawiła mnie, bo ją zdradza. A, no to może pan przepisać wszystko na moją. Doskonale. To jest doskonały pomysł, przecież z nią zdradza. O, no i super. Ale jest problem z tym twoim zeznaniem majątkowym. Jaki problem?
Wszystko tutaj wyliczyłem, zaznaczyłem wszystko. No właśnie. No. Dwa domy, cztery samochody, no. Pięć zegarków, dzieła sztuki. Ile to może być warte? Powiem ci, ostatnio, tak między nami, serce mnie boli. Tak? No. I tak jakby z perspektywy patrzę i to bez zdrowia to wszystko to nic nie jest warte. Nic nie piszesz. Nic. No, panie burmistrzu, proszę bardzo. Tyle, że obiecałem, że to będzie w terminie. No i będzie. No. Termin jest jutro. A? To nie będzie problemu. Zatrudniliśmy ekipę 150 osób, Ukraińcy. W zasadzie koszty pracy nas spadły do zera. Jak pan to zrobił? Po prostu im nie zapłacę. No jak, no ale to jest legalnie, tak? Nie będzie żadnych problemów z papierami. Legalnie, no zaręczam panu. Nie będzie żadnego na papierze. Świeża sprawa, no. Nie zdążyłem jeszcze zabrać paszportu. No właśnie, świeża sprawa, a przecież tu oni mają różne funkcje. Jak ich pan rozpozna? Po dekoldzie. To znaczy? Proszę pan. Widzi pan tego? No. To jest pomocnik murarza. A tamten? Będzie murarz. Tamten? Nie majster. W całej okazałości. Spocony, kończy zmianę. Dobra, chodźmy, mogę na to patrzeć. I tak w Małej Polonii życie toczy się od pierwszego do pierwszego. Ludzie załatwiają swoje małe i duże sprawy, ale o tym w kolejnym odcinku.